Górale bardzo kochają swoją tradycję, są z niej dumni, śpiewają Górale, górale, góralska muzyka, całe świat łabędzie, nie ma takiej nika. Uważamy, że i nasze Tatry są najpiękniejsze i nasza muzyka jest najpiękniejsza. Góralszczyzna to moja własna tradycja. Od pokoleń moi przodkowie żyli na tej ziemi. Uprawiali ją, podziwiali, pracowali w pocie czoła, ale też kiedy była chwila na odpoczynek, grali. Od 5 pokoleń w rodzinie Trebuniów-Tutków i w rodzinie Budzów, Mrozów grywa się muzykę góralską. To coś, co umila czas, a równocześnie pozwala wyrzucić z siebie wszystkie emocje, i te dobre, i te złe, i ten zachwyt nad tatrzańską przyrodą, krajobrazem, nad pięknem życia, ale też pieśni góralskie opowiadają o tych trudach, o pracy, o smutkach, czasem o złych zdarzeniach, nieszczęściach. Po prostu one są takie jak nasze życie. Więc ta tradycja jest mi bardzo bliska. Postanowiłem ją nie tylko kultywować, ale też rozwijać po swojemu, bo przecież żyjemy w XXI wieku i dziś górale już coraz rzadziej jeżdżą konno, powozem, wozem, coraz częściej samochodem, a mimo to pozostają góralami, mimo to ciągle ta tradycja w nas jest i mentalność, i charakter, i to specyficzne poczucie wolności góralskiej ślebody. Muzyka góralska to moja tradycja rodzinna od kilku pokoleń. W rodzinie mojego taty grywano rodzinnie przed II wojną światową. Bracia Trebuniowie, Tutkowie w Suchym koło Poronina mieli już własną kapelę. Potem grywali z kuzynami. Potem synowie mojego dziadka Jana, czyli Stanisław, Henryk, Andrzej i najmłodszy mój ojciec Władysław, który był takim Mozartem góralskim, cudownym dzieckiem. Jako 13-latek już w znaczącym konkursie na 100 kapel góralskich w 1955 roku bracia Trebuniowie zdobyli 2 miejsce. No a potem przez wiele lat ojciec doskonalił swoje umiejętności i ja tą muzykę miałem na co dzień w domu. Mogłem słuchać, jak gra, patrzeć, jak maluje, bo był też wykształconym artystą plastykiem, i inspirować się tym wszystkim. Potem oczywiście była trudność, jak to przełożyć na instrument, więc trzeba było trochę techniki się nauczyć. Byłem też w szkole muzycznej, grałem na skrzypcach, na trąbce, no a muzyki tradycyjnej uczyłem się też od wybitnych mistrzów góralskich: Bolesława Karpiela-Bułecki, Władysława Gąsieńcy-Brzegi, Tadeusza Gąsieńcy-Giewonta
i wielu innych, których miałem zaszczyt spotkać na swojej drodze. Ciągle się uczę tej muzyki i ciągle widzę, jaka jest piękna i skomplikowana. Grywaliśmy od zawsze rodzinnie, jako kapela rodzinna Trybuniów Tutków. Właściwie większość mężczyzn w rodzinie gra. Zaczęła grać też moja siostra, jako pierwsza dziewczyna w rodzinie. Obecnie moja córka, więc z pokolenia na pokolenie ta muzyka tradycyjna jest kultywowana. Że tą tradycję musimy nie tylko pielęgnować, ale rozwijać. Nie możemy wpaść w zachwyt i tylko cieszyć się z tego, że wielcy polscy kompozytorzy, artyści, malarze, literaci na tym zasadzali swoje dzieła wspaniałe, wielkie, ale musimy ciągle coś dawać od siebie. Przede wszystkim dobrze znać tą tradycję, a potem ją współtworzyć. Co znaczy być prawdziwym góralem? To pytanie pewnie każdy sobie stawia od wieku nastoletniego aż po starość. Choć otoczenie się zmienia, życie się zmienia, to ta góralszczyzna jest w nas. To są geny, ale też wychowanie, dbałość o to, aby nowe pokolenia wiedziały, że są stąd, aby tu na Podhalu, pod Tatrami czuły się najlepiej, a kiedy ktoś musi wyjechać gdzieś daleko, to na pewno będzie tęsknił za tą swoją rodzinną ziemią, za tradycją i często daleko, za granicą, za wielką wodą kultywuje te tradycje góralskie w oderwaniu od Tatr, od Podhala, ale to jest coś, co góralowi jest niezbędne do życia. Do źródeł wraca się po to, aby nabrać nowych sił, aby napić się tej wody prosto ze źródła, takiej rześkiej, zimnej, aby trochę się ocucić z tego, z tej codzienności, z tego czasem monotonnego, szarego życia, a równocześnie, żeby sobie przypomnieć, co jest najważniejsze, co buduje człowieka. Miłość, nadzieja, wolność osobista i ta wolność nas wszystkich, o którą musimy dbać. Bez jeden wiersycek, bez dwie dolinacki, sowy ku dziewcy nie widzi mi się pracki. Jest wiele takich pięknych, ozwodnych, krzesanych, drobnych, sabałowych. Po latach nauczania młodzieży, po 30 latach doświadczeń pedagogicznych, postanowiłem to zapisać w podręczniku do nauki gry na skrzypcach i basach, muzyka skalnego Podhala. Ludzie, którzy naprawdę kochają kulturę góralską, starają się nią dbać, dostrzegają te wartości kultury tradycyjnej, ale też próbują je zdefiniować, opisać i opowiedzieć innym. To jest ważne, dlatego że kiedyś ta tradycja przekazywana była nieświadomie, z pokolenia na pokolenie. Po prostu to było codzienne i odświętne życie górali.
dzisiaj, kiedy już nie wszyscy są pasterzami, rolnikami, część tej kultury pomału zanika, ale okazuje się, że taniec, śpiew, muzyka, strój, odzienie góralskie, ale też gwara podhalańska jest ciągle dla górali ważna. Dzisiaj w muzyce rozrywkowej wiele się zepsuło i disco polo, które jest taką najniższą, najsłabszą muzyką rozrywkową, najniższych lotów, no niestety też zahacza o góralszczyznę. Często wykorzystuje elementy kultury góralskiej, ale w taki sposób powierzchowny, często taki, który razi górali, którzy naprawdę kochają tradycję. No i musimy sobie zdawać sprawę, że coś, co jest tylko zabawą, rozrywką, po prostu nie jest wielką sztuką. Sztuką może być i muzyka tradycyjna, i muzyka inspirowana, ale musi mieć odpowiedni poziom. Bartusiu, Łakpisiu, zaganiaj łodę.